Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek drugiego sezonu, epizodu z Assassin's Creed 3 Tyrania Króla Waszyngtona. Zdrada. I to już będzie czwarta część drugiego epizodu. I dobra, lecimy od razu na misję, bez zbędnego pitolenia. I zaczynamy. Chyba mam wrażenie, że jest jeszcze troszeczkę za głośno. A nie, powinno być teraz dobrze. Dlatego od razu zaczynamy. Piony w grze. Sam and Gunnadodon have gone with what's left of the men to Boston Neck. I hope they make it. We should join them as soon as we can. First, I must melt this down. Then I need the diagram of my design. I left it with an officer as a kind of insurance policy. He can almost always be found at the tavern. Get that? And I can file this shape to the correct position. Dobra, super. Teraz idziemy do tawerny. My raczej będziemy latać do tej tawerny. Aha, to jest chyba ta sama tawerna, o ile się nie mylę. O, jakiś cywil, gdzie cywil? A, tam jest cywil. A to już od razu za skrzynką polecimy. Weźmiemy ją. I potem nakarmimy tego cywila. A to tutaj. Gdzieś jest jakieś stuksiana. O, tam sobie polecę. Dobra, teraz sobie wezmę wilczą moc. Dobra, o, tam jest jakieś kolejne wspomnienie. To może chwileczkę poczekać. Już coś się dzieje. Zaraz. Podlecę. Jakiś stuksiana. Tam jest, tylko musiałbym do niego dolecieć. O nie, tam jest studnia. To przez studenkę się mogę tam dostać przecież. He, ciekawe jakim cudem mnie znowu znaleźli. To mnie najbardziej bawi z tego wszystkiego. Ale dobra, to jest gra. Gra zawsze się musi zbugować. No fajnie, że jeszcze oni sobie tutaj podeszli tam, gdzie nie chciałem. Dobra. Myślę, że teraz dam radę. Ciekawe, jakim cudem mnie zauważył. Dobra. Okej. Ukryj się jak najprędzej. Dobra, zregenerujemy sobie HP, życie. I okradniemy tą skrzyneczkę, jeżeli damy radę. Okej, okay. Okejos. A już się guzdramy. O, udało się. Dobra. Udało się uciec. Gdzieś chyba można było tego cywila nakarmić. Gdzieś chyba tam. Z tego co może będę wiedział. Nie wiem, właściwie muszę zobaczyć na mapę. A no tam. To tam sobie jeszcze tego cywila nakarmię. O, tam jest. To go nakarmimy i od razu na misję. Dobra. Nie chcę z wami walczyć, kurde.
schowaj tą broń do diaska. A, dobrze. Jakiś stuk siana? Dobra, tam widzę. Okej. Myślę, że teraz mnie już nie znajdą, a ja będę mógł w stanie okraść. O, coś ci się nie udało. No, nawet do mnie podchodź, bo cię zabiję. Dobra, i tak cię zabiłem przecież. Nie! Masz tutaj mięcho. Żryj mięcho. No, żryj mięcho! Kurde, rzucam tyle mięcha, ile się do cholery da. Żeby to psisko się zamknęło. Nie, muszę zdążyć tutaj przynajmniej podejść. O, dobra. No ale psisko się zamknęło, no. Musiało coś zjeść trochę. No, kurde, pomyliłem się. Miałem wziąć co innego, ale dobra. I tak przecież jeszcze mięsa nazbieram. Spokojnie. Dobra, na misję lecimy. O, dostało mi się trochę surowego mięsa. No dobrze. O, tam jest kolejny cywil, którego możemy nakarmić. To też zrobimy. Dobra. Wow, ale skok. Dobra. Lećmy tam. Okej, myślę, że już wszystko zrobiliśmy co trzeba. Dobra, jesteśmy. No to do sianka. I tutaj trzeba się niewidzialnie przemknąć do tej tawerny. A to jest chyba ta sama tawerna, w której już byłem. Albo inna. Okej. Benjamin Franklin sent me to you. Witam pana strażnika. You want something? You've got to beat me. I do not have a lot of time. That's my condition. A co mnie moje warunki obchodzą? Znaczy twoje. But let's make it quick. No nie. Co my będziemy grać? Aha, znowu warcaby. Dobra. Słabiutko. Na myśl, kozaku. Brawo. A skąd miałem wiedzieć? It was quite a battle. Mhm. Bardzo się cieszę. Dobra. Teraz już nie dasz rady, chyba że zabierz to na rzeczy. Okej. Okay. O, okej, okay. Tak to zrobimy. Koleś sobie poprawia siedzenie, dobre. O, ty kozaku. Co? What do you mean, got suckered? Shooting fish in a barrel, really? Dumb fish. O, ty durniu, zaraz ci się oberwie. What are you talking about? Putnam started a rumor that the captain of the guard was friendly to the rebels. Hilarious. What? O kurde, ale się teraz wkurzy. Yep. Old Putnam tricked those redcoats into coming out in a group to Boston Neck. Then just mowed those stupid saps down. Zamknij już tą mordę. Tylko graj. O kurde.
Nie podobasz mi się, kolega. I was there. I saw Adams take his last breath. Co? O kurde. Wystarczy już. Za dużo usłyszałem. Przestań się. Ale bo przywalił tą tabliczką od Barcabuk. Dobre. Oj, Connor, ty się nigdy nie zmienisz. Zawsze będziesz taki sam. I teraz bijatyczka. Pięknie. No chodź się, come on. Kurde. Masz tu, o tak. No. Wykorzystamy te stołki. Masz skopa i leć tam. Dobra, jeszcze o tą beczkę może. Chodź tu na tą beczuszkę. Nie będzie bolało. Masz. O tak. Mocny. Kurde, ja chcę tu. O, proszę. No, widać, że się nie da zbytnio. O! O! Ale krzesłem dostał. O kurde, to nie było przyjemne. Zapewne. Czekaj, może tutaj. O, tutaj mamy beczkę. Pięknie. Ładnie. O, teraz buteleczka wykorzystamy. No, come on. Masz. Ciul. Dobra. O, kolejni. O kurde. Nie ma, my się bijemy. A ja chcę się bić. Dobra, trzeba wojować. No, come on. Krew się polała, o tak. Dobra. Dawaj mi sematy, dzięki. No to możemy już iść. Fajnie się tu pobawiłem. Ale już wystarczy. Dobra. O kurde, dobra. Przesadziłem chyba lekko z tą bijatyką. Bardziej to była rzeź, a nie bijatyka, ale okej. Dobra, nawiałem już, chyba im na tyle wystarczająco. Okej. Kurde, głośno jest. Dobra. Czyżby to już koniec misji? Czy jeszcze? A, jeszcze. Okej. Kilka chwil później na bostońskiej szyi. Dobra. Trzeba potem wziąć tą przynętę. Niech nam się żyćko zregeneruje. Piesie sobie tam coś zje fajnego. Znowu trzeba będzie wziąć przynętę. No chyba nie. No fucking shit. Dobra. Trzeba będzie was ubić. No come on, chodźcie. Widać, że inaczej się nie dało, więc trzeba będzie was ubić. Czekajcie, wezmę coś bardziej morderczego. O, dobra. Zamknij się, psie! O, dobra, może cię uciszę przy okazji. Żebyś już mi tu nie piszczał. No, come on, come on.
A tak. O, o, o. Tak jest. Tak zawsze powinno być. Co? No kurde. Chyba nie mówisz prawdy. Czy gdzieś jeszcze jakieś ślady? Dawajcie mi, o, tam są jakieś ślady. Co to? Ganondorgon's tomahawk. O kurde. Are these his fingers? O kurde. I have to be certain. Someone must have seen this. Jak to szlak? Dobra, i tak już zostałem wykryty. To już wystarczy. Dobra. No trudno. Coś nie wyszło, ale od czegoś trzeba po prostu zacząć. O kurde. The rebels were overwhelmed, outnumbered 4-1. Never seen such slaughter. Piteous. Piteous slaughter. Kurde. Co teraz? Co się teraz stanie? A! Znowu jego moc. W przeszłości. Co się stało? O! Pan Putnam. Witam pana. What? No kurde. Fire! O kurde. O. Ojej. O kurde. Ah! O jest. To nie było przyjemne. O kurde, a! Oho, ho! O kurde, a! Nieprzyjemnie. Tak go zabił. Aha, i tak mu odciął te palce. Co za brutal. Jest. Większego brutala nie widziałem. Naprawdę. Kurde. Nieprzyjemne uczucie, tak. Oderwać komuś palce toporem. I jeszcze tak kolbą od pistoleta po twarzy. Jezu. Takiej brutalności to jeszcze nie widziałem. Dobra. Zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie.